Okay, Ronaldo. So who is the best defender that you ever played against? The hardest defender that I ever played against. For me, it is gold. Virgil van Dijk. He wins every header, takes the ball amazingly, and is simply unpassable. Have you ever seen the Team of the Year version of him? Well, honestly, I have never seen him, and I hope I never will. Okay, we are here with the PSG superstar Kylian Mbappe. Kylian, who is the toughest defender that you ever played against? I would definitely say gold Virgil van Dijk. Have you ever seen him? This is 78 pace and is faster than me. If you saw his Team of the Year version, what would you do? I would run. No cześć, z tej strony wujek WWFootball i dziś przetestujemy takiego foderka wartego 0 monet. Nazywa się Virgil van Dijk, także nieco dziwnie, ale ma 96 overalla, więc chyba będzie grywalny. Nie no, a teraz już tak na serio, to trafiłem go w jakimś śmiesznym piku i postanowiłem, że przetestuję dziś tego potwora, także lecimy z pierwszym meczykiem. Dobra, w tle niech leci skład tego szczęściarza, który zmierzy się z moim van Dijkiem, a ja was poproszę o zostawienie subskrypcji oraz lajka dla zasięgu, gdyż niedługo wbijamy 10k, na które zrobię jakiś specjal. Dobra, a my przejdźmy już do meczu. Van Dijk już aimbota odpalił na te podania. Salaszek do Lama. Ten zapodał ładną piłkę prostopadłą. Salah wygina się niczym w swojej drugiej robocie. Podanie do Kane'a i... gol. Rozpoczynamy strzelanie już w trzeciej minucie. Barnes sfałsza. Varane da i... 2-0. Bohater tego filmu strzela bramkę. On pewnie nawet na napadzie byłby OP, a rywal chce już chyba wyjść. Aimbot siedzi bam. Dawaj Kane, mający potężne 80 punktów tempa. Ten fake shot. Zakaria do Terriera, let him cook. Terrierek tak zakręcił tym złotym van Dijkiem, że aż go złamało w pół, a nasz rywal wychodzi już z tego spotkania. A jeśli chodzi o naszego van Dijka, to ty to grał świetnie. Otwórzmy teraz za to paczkę. Messi, Messi, Messi. Dobra, kolejna paczuszka. Aha, jakaś brązowa karta. Okej, przed kolejnym meczykiem stwierdziłem, że otworzę sobie pika z kartą Hero. Także zobaczmy, co te EA dla nas naszykowało. Ja nie mogę, ale traf. Najbardziej opłacalne SBC w ligach świata. Dobra, szybka analiza, kogo wybrać. Foder. 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 Are you serious right now, bro? Dobra, także nadeszła pora na kolejny meczyk. Gram z jakimś fanem Legii. Zobaczmy jego skład. Nie widziałem napastników, ale tak to nawet. Ale Barnes zaorał van Dijka, czemu te van Dijki rywali dziś tak słabo grają? Aha, no dobra, nieważne. Pizzy, piłeczka odebrana i lecimy na Tapina. Easy. 1-0, 10 minuta. Ale bomba. Van Dijk, dlaczego jesteś tak daleko? To jest ten cały najlepszy obrońca w grze? A rywal to chyba najgorszy gracz w grze. Zakaria do Terrierka. Lecimy zapodać naszemu rywalowi jakąś fineskę. Aha, ziomek chyba wyszedł, ale chociaż zaliczyło mi wina. Okej, także w tle niech leci se paczuszka, a ja podsumuję tego van Dijka. Także jak najbardziej polecam tego piłkarza. Kosztuje 0 monet, także wydaje mi się, że jest trochę za drogi, ale ujdzie. Jest spoko uzupełniaczem, gdy potrzebujecie obrońcy z Premier League, bo ma naprawdę fajne linki, a tak to nim nie grajcie. Pozdrawiam, wujek WWFootball.